Tu mamy ciekawy samochód. 43 numer. Renówka. Samochód średni, ratowniczo-gaśniczy i ratowniczo-medyczny. Renault Midlum 220. To jest samochód ratowniczo-techniczny, ratowniczo-medyczny. Tu przewozi poszkodowane osoby. Tu mamy otwartą budę. Widzimy, wygląda jak w karetce. Łóżko. Miejsce na lekarzy. Tu widzimy, to koła się ściąga ze zwiadłami, wężami. Dwuskrzydłowe drzwi do przedziału medycznego umożliwiają wysuwanie i wkładanie noszy. Bardzo ciekawy samochód. Akurat mam go. Skala 1,64. Zaraz go pokażę. Potem opisaną katastrofą dotyczącą samolota SPLA Mikołaj Kopernik. Też katastrofa lotnicza. Mamy ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Astra HD-8. To jest, bardzo mi się podobają te żółte malowania. Są zajebiste. Fajne są te żółte malowania. Ciężki lotniskowy. Także ciekawe, bo wszystko to czytałem. Pokazuję samochód. Drabinka na dachu. Tu jest skrytkę. Przód auta. Tu mamy wejście do lekarza. Mamy drzwi. Tam są nosze wysuwane. Nosze wysuwane, jak było na zdjęciu widać, to zwiadło szybkiego natarcia się ściąga, właśnie na kołach jest pokazane, jest to ściągnięte, przedział medyczny otwarty, składanymi noszami. Bardzo ciekawy samochód, 1000 litrów wody tylko. Ale bardzo ładne auto. Najwięcej karetek w Państwowej Straży Pożarnej na świecie ma miasto Chicago. To wyczytałem z gazety, które potem będę pokazywał. Strażackie giganty. I tam jest właśnie. Także najwięcej karetek w straży pożarnej ma miasto Chicago. Fajny samochód. Bardzo mi się podoba. Medyczny. Ratownictwo techniczne i ratownictwo medyczne. To połączenie takie. Miks samochodek fajny.